Na dzisiejszym nagraniu omówię, jak będzie wyglądało omawianie przypadków w moim nowym kursie EEG, który właśnie kończę przygotowywać. Kurs poświęcony jest tematowi, jak interpretować opis badania EEG. Omówię w nim 26 przypadków opisów badania EEG z danymi klinicznymi, które znalazły się na skierowaniu, a dzisiaj chcę przedstawić, jak to będzie wyglądało. Zapraszam. Dziś omówię przypadek 34-letniej kobiety. Na skierowaniu zostało napisane dwa napady padaczkowe i pierwszy opis i wynik badania EEG. Opis badania EEG wygląda tak. Czynność podstawowa dość regularna, 90 cykli na sekundę o amplitudzie 30-40 mV. Zaznaczony niewielki nadatek czynności szybkiej beta. Reakcja zatrzymania zachowana. Na tym tle rejestruje się pojedyncze rozsiane fale teta 5 cykli na sekundę oraz jednorazowo serię fal teta 4 do 5 cykli na sekundę, zespoły fali ostrej z wolną teta 4 cykle na sekundę. Stroboskop nasila zmiany. Hiperwentylacja nie zmienia zapisu. I wnioski końcowe. Zapis ze zmianami o charakterze napadowym. Co możemy powiedzieć o tym badaniu? Jeżeli lekarz kierujący pacjentkę ma tylko informację, że były dwa napady i że zapis jest ze zmianami o charakterze napadowym, to z pewnością zaproponuje pacjentce stosowanie leków. Natomiast jeżeli przyjrzy się dokładnie temu opisowi, to znajdzie tutaj pewne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. Zacznijmy od początku. Czynność podstawowa dość regularna, 90 cykli na sekundę o amplitudzie 30-40 mV. Tutaj jest wszystko w porządku, taka czynność jest w granicach normy. Opisany jest niewielki naddatek czynności szybkiej beta. To również może się zdarzać, aczkolwiek powinno być również zróżnicowane, czy to jest beta 1 czy beta 2, ale jeżeli jest niewielki naddatek, to domyślam się, że chodzi o czynność beta 1. Reakcja zatrzymania zachowana, czyli też reakcja jest prawidłowa. Na tym tle rejestruje się te zmiany o charakterze napadowym, które już przeczytałam i które znalazły odzwierciedlenie we wniosku końcowym, czyli zapis ze zmianami o charakterze napadowym. Natomiast nie uwzględniono tutaj bardzo ważnej informacji, że stroboskop nasila zmiany. To jest niezwykle ważna informacja i mając taką informację, koniecznie trzeba dokładny wywiad od pacjentki zebrać i dopytać się, w jakich okolicznościach wystąpiły te napady. Ponieważ ta pacjentka zwróciła się do mnie z zapytaniem, czy koniecznie musi stosować leki i konsultowałam ją, więc właśnie mam informację, w jakich okolicznościach te napady wystąpiły, bo się jej szczegółowo o to zapytałam. Otóż pierwszy napad wystąpił w czasie jazdy samochodem po dużym zmęczeniu. Jechała dość daleko, był bardzo słoneczny dzień i błyski świetlne między drzewami spowodowały, że wystąpił napad. Drugi napad wystąpił po kilku latach przed wykonaniem obecnego badania EEG i to był napad, który wystąpił w nocy. Mianowicie pacjentka nagle się obudziła, bo dziecko zaczęło płakać. Szybko wstała i zapaliła duże światło w pokoju. W tym momencie wystąpił napad. To były te dwa napady w odstępach kilku lat, co również jest nie bez znaczenia, bo jeżeli napady występują co kilka lat, to nie ma bezwzględnej konieczności stosowania leków. W tym przypadku dodatkowym czynnikiem, który praktycznie umożliwia niestosowanie leków, jest ten czynnik prowokujący, czyli stroboskop.
Gdy dłużej się z pacjentką porozmawiało, dowiedziałam się, że ona od dawna obserwowała, że źle znosi błyski świetlne, że jako młoda dziewczyna nie chodziła na dyskoteki, bo właśnie dla niej to było bardzo męczące. Czyli sama zauważyła, że po prostu te błyski świetlne i te wahania częstotliwości światła, natężenia światła jej nie służą. W związku z tym, gdyby nie ta szczegółowa interpretacja tego badania i ten szczegółowy wywiad, który konieczny jest w takiej sytuacji, takiego opisu do zebrania od pacjentki, to kończy się zastosowaniem leków, które pacjentka nie chce stosować tych leków, dlatego szukała porad i opinii innych lekarzy i na chwilę obecną leków nie stosuje. Natomiast wie, że ma unikać błysków świetlnych, ma właśnie tego bardzo pilnować i być może, że napad więcej się nie powtórzy. Także w ten sposób będą omówione przypadki. Będzie to 26 najczęściej spotykanych jednostek chorobowych, w które dostają ci pacjenci dostają skierowanie na badanie EEG. I znajdują się tam różne drobne niuanse, które nie zawsze, jak wspominam, znajdują odbicie we wniosku końcowym. A jest to niezwykle ważna ta wiedza dla lekarza, który badanie zleca, bo wtedy wie, o co pacjenta dopytać i jakie zalecenia pacjentowi przekazać. I dla pacjenta, bo wielokrotnie zmieniając coś w swoim życiu, może uniknąć wieloletniej terapii i innego typu leczenia. To tyle na dzisiaj. Tak będzie wyglądał kurs. Informacja o moim kursie już znajduje się na mojej stronie. Obecnie jest przedsprzedaż kursu w cenie promocyjnej. Także ja pod nagraniem zamieszczę link do informacji na temat kursu. Osoby zainteresowane zapraszam do kliknięcia w link. Jeżeli się takie informacje podobają, to bardzo proszę udostępnić, bo myślę, że takich kursów nie ma i sama bardzo żałuję, że wcześniej nie było takich kursów, gdy ja zaczynałam pracę jako neurolog, gdy byłam młodym lekarzem, gdy uczyłam się EEG i te wszystkie tutaj opisy i te wszystkie omówienia wynikają z mojego ponad 40-letniego doświadczenia w pracy jako neurolog i jako osoba opisująca i zajmująca się badaniami EEG. To tyle na dzisiaj. Dziękuję. Do usłyszenia.